To będzie czas, podczas którego będziemy decydować, jak środki z Unii Europejskiej, z KPO i Funduszu Spójności będą dzielone, powiedział dzisiaj w Katowicach Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. Odblokowanie środków z KPO było efektem szeregu zmian wprowadzonych przez ministra sprawiedliwości, Paweł Jędrusik. Zdaniem ministra pieniądze z Unii Europejskiej mają być strzałem modernizacyjnym, a ich przypływ mają zapewnić politycy Koalicji Obywatelskiej. To niezwykle ważne, żebyśmy zachowali tą wielką mobilizację, która towarzyszyła nam 15 października i 7 kwietnia gremialnie poszli do wyborów, wybrać sprawdzonych i kompetentnych ludzi, którzy znają się dobrze przede wszystkim na zarządzaniu, bo przed nami niezwykle ważny czas. A o tym, jak duże wsparcie finansowe już do tej pory dała Polsce Unia Europejska, specjalnie przekonywać nie trzeba. Nie znajdziemy w Polsce gminy, w której nie byłoby tabliczki sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. My tu w Katowicach jako miasto w czasie ostatnich 2 dekad pozyskaliśmy z Unii Europejskiej ponad 2 miliardy złotych. I w Katowicach mamy spektakularne inwestycje. To między innymi siedziba NOSPR czy Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Do województwa śląskiego płynęły takie dwa strumienie równolegle środków i jedne były właśnie wstrzykiwane bezpośrednio na poziomie regionalnym, a drugie na poziomie krajowym. Na poziomie regionalnym otrzymaliśmy 15,7 miliarda złotych. I o ile Śląsk na pewno czeka na strzał modernizacyjny, to nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów, a od tego wiele zależy właśnie na poziomie samorządów.